Cześć! Kamera termowizyjna Hikmicro Mini 2 wersja 2. Sprawdzę, czy nadaje się do elektroniki, elektryki, elektrotechniki. Czy będzie lepsza niż używany przeze mnie telefon Cat S60, który ma pewne ograniczenia. Zobaczmy najpierw, co mamy w pudełku. Instrukcja to trochę za dużo powiedziane. To raczej porady na start. To tylko 6 stron, za to w wielu językach, w tym po polsku. Etui wygląda na dobrze wykonane, a materiały na wysokiej jakości. No i oczywiście kamera. Mini 2 to kamera podłączana do telefonu, tabletu czy komputera. Nie jest samodzielnym urządzeniem, co ma swoje wady, ale też zalety. Kamera jest mała, obudowa jest z metalu, nie jest to plastik. Robi wrażenie solidnej i wytrzymałej. Kilka słów o parametrach. Rozdzielczość czujnika 256×192 z poprawą jakości obrazu. Zakres pomiarowy od -20 do 400 stopni Celsjusza. Dokładność około ±2 stopnie Celsjusza. Minimalna ogniskowa 20 cm. Nie jest to dużo. Często używam mniejszych odległości. Zobaczymy, czy to będzie przeszkadzać. Zainstalowałem już wcześniej aplikację w telefonie, podłączam i zobaczmy, jak to działa. Na początek sprawność układu chłodzenia w laptopie. Kolory są tu wyraziste, bardzo dobrze widać różnicę, a to ułatwia ocenę. A jeśli chcemy się lepiej przyjrzeć, przyda nam się zawężenie zakresu. Te niewielkie różnice będą jeszcze lepiej widoczne. Przy okazji widać, że grzeje się coś bardziej niż układ chłodzenia. To duży element, więc dla ułatwienia dotykam palcem i sprawdzam, co to jest. A tak wygląda nagranie z tej kamery. Dla porównania moje stare S60. Mamy tu też dużo ustawień i funkcji. Poprawa jakości, podgląd z kamery telefonu, automatyczna kalibracja. Można ją wyłączyć albo uruchomić ręcznie, czy obracanie ekranu. Po drugiej stronie punkty pomiarowe, centralny, maksymalna i minimalna temperatura, dowolne punkty, linia, prostokąt. Co ważne, z tych funkcji można korzystać nie tylko w podglądzie na żywo. Możemy wybrać paletę, która najlepiej pasuje do naszej sytuacji. Jest regulacja jasności, ostrości, kontrastu. W parametrach możemy na przykład ustawić alarm. Przydatne, jeśli monitorujemy temperaturę. Możemy też zmieniać zakres czy ustawiać parametry wpływające na wynik pomiaru, aby otrzymać najdokładniejsze wyniki. Jest tego dużo i co ważne, te opcje są dostępne nie tylko w widoku na żywo, ale do tego jeszcze wrócimy. Zobaczcie, jak zachowują się połączenia i przewody przy większym prądzie niż dopuszczalnym. Zrobiłem zdjęcie i teraz mogę je przeanalizować. Mogę korzystać z większości narzędzi, jakie są dostępne przy pomiarach na żywo, a potem wygenerować z tego raport. Badamy z 60 była maksymalna mierzona temperatura, tylko 120 stopni Celsjusza. W elektronice przydałoby się więcej. Tu jest znacznie więcej, aż 400 stopni Celsjusza. Mogę zmierzyć temperaturę lutownicy. Mam tu taką na USB, która nie bardzo chce lutować. Sprawdźmy dlaczego. Tylko 170 stopni Celsjusza. Starą kamerą bym tego nie sprawdził. Dla porównania T12, stary grot i dla testów ustawiłem aż 450 stopni Celsjusza. Teraz już wiem, że kamera pokazuje do 420. Możemy też zobaczyć, jak wygląda rozkład temperatur na laminacie w czasie lutowania i dobrać w ten sposób optymalne ustawienia. Taka kamera może się też przydać przy naprawach baterii do rowerów czy hulajnóg elektrycznych. Mam tu taką baterię i obciążenie aktywne. Sprawdzam, czy kamera wykryje jakieś nieprawidłowości. Słabe połączenia to większa rezystancja, bardziej się nagrzewają. Tu już widzę, że te stare połączenia trzeba będzie poprawić. Podobnie ze słabszymi ogniwami. Też mogą mieć wyższą temperaturę przy obciążeniu lub ładowaniu. Taka kamera może bardzo pomóc. Wykryć to odpowiednio wcześnie. Tu nie widzę różnic. Z drugiej strony zasłania mi elektronika, więc nie sprawdzę. Do tej baterii jeszcze wrócę, ponieważ skrzewarka musi się naładować. Na szczęście ta kamera jest zasilana z telefonu i zawsze gotowa. Mam tu uszkodzony przewód. Zostało raptem kilka żyłek. Multimetr nie wskazuje na uszkodzenie. Miernik instalacji? Też, chociaż testuję przecież większym prądem niż multimetr. Kamera wskazała różnicę temperatur, a przy większym natężeniu prądu widać to nawet bardzo dobrze. Mogę sobie też przeanalizować zdjęcie zrobione przy pomiarach na komputerze. Częsty problem w elektryce. Niedokręcone przewody do aparatu. Czy ta kamera pozwoli to wykryć? Wiem, że żółto-zielony to nie najlepszy kolor do tego zadania, ale akurat taką miałem pod ręką. Zobaczmy najpierw prawidłowo dokręcone. A teraz słabo dokręcony jeden zacisk. Obciążenie takie samo. Widać wyraźnie różnicę w temperaturze nie tyle zacisku, który jest pod plastikiem, co samego przewodu. Taka kamera jest bardzo przydatna do sprawdzania, ale koniecznie tutaj jest obciążenie obwodu, a im większe, tym lepiej to widać. Raport można przygotować też na telefonie. Logo mogę sobie zmienić, wprowadzić opisy i wysłać jako PDF. W elektronice często używam kamery termowizyjnej do prób zwarciowych. Mam tu taką płytę. Zwarcie na zasilaniu pamięci RAM. Bardzo dobrze widać, co jest uszkodzone. Niestety procesor. Druga płyta z innym uszkodzeniem. Tu też bardzo dobrze widać uszkodzenie. A dla ułatwienia można dotknąć grzejący się element czymś cieplejszym lub zimniejszym. Wracam do baterii. Poprawiam stare zgrzew. Widać, do jakiej temperatury nagrzewają się elementy. Sprawdźmy efekt. Jest dużo lepiej, ale widzę jeszcze jedno miejsce do poprawy. Ta kamera świetnie poradziła sobie w tych zadaniach. A do tego jest mała, lekka, poręczna. Nie trzeba jej ładować, jest zawsze gotowa do pracy. Moim zdaniem do elektryki czy elektroniki będzie bardzo dobra. Ma dużo funkcji, a w tym ułatwia do generowania raporty dokumentujące np. uszkodzenia. I nawet działa ze starym iPadem. Linki jak zwykle są w opisie. A filmów z tą kamerą będzie więcej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!